Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. A dzisiaj znowu odcinek grzybowy. Przyjechałem do takiego fajnego lasu. Zobaczcie. Tak, jest sosnowe lasy. Tam już widzę pierwszego grzybka. Widzę, zauważyłem go z daleka. Co my tu mamy? To chyba podgrzybek. Tak, podgrzybeczek. Taki piękniuśki, młodziutki. I co? I zdrowiutki. Do koszyka. I idziemy dalej. No i mamy rodzinkę borowików. Zobaczcie, jeden prawdziweczek. To jest drugi. A tutaj co mamy? Oj, to już taki zgniły strasznie. Ale był trzeci. No raczej nie będą zdrowe. Ale zobaczmy. No niestety. Nic tu z nich nie wykroję. No i mamy prawdziweczka. Zobaczcie, tutaj ładnie sobie rośnie. O, zobaczcie. Ktoś tutaj znalazł wcześniej prawdziwka. Stary korzonek leży. A tutaj już nowy urósł. O, bo był zdrowy. No, zdrowiutki w końcu. Zobaczcie, jakie miejsce trafiłem. Tutaj mamy jednego prawdziwka. Tutaj drugi. Zobaczcie. Dwa. Tutaj trzeci. I tam jeszcze rosną. Tu, tu, wszędzie. Ale pięknie. A też takie stare troszkę. Ale tego wezmę. O. Co my tu jeszcze mamy? Czy tutaj jeszcze rosną? Zobaczcie, cztery sztuki. Praktycznie w jednym miejscu. Idzie jakaś burza. A ja tu mam borowika ceglastoporego. Oj, zjedzony troszkę. Ale coś się trafia. Parę prawdziwków. I ten. Jest kolejna sztuka. Oj, on jest strasznie zjedzony. Oj, masakra. Zobaczcie, żuczek go już prawie zjadł. Robaczki tak samo. Niech tu zostanie. Jest podgrzybeczek. Zabieramy. Chodzę sobie po takim sosnowym modniku, a w tle słyszę ryczące jelenie. Właśnie połowa września to jest czas rykowiska. Jelenie mają gody. Jest godzina 10 rano, a te byki cały czas ryczą. Normalnie jestem w szoku. A tutaj mamy prawdziwka. Zobaczcie. Ale się trzyma strasznie. On będzie zdrowy, tak mi się wydaje. Tak, zdrowiutki. Troszkę go tutaj mysz wygryzła, ale jest zdrowy. A co do tych byków, to normalnie szok. One zawsze rano ryczą. O, tutaj podgrzybeczek. Też zdrowy, tylko troszkę w Szczecinie. Normalnie szok. Rykowisko w dzień trwa. Bo zawsze albo wieczorem, po zachodzie słońca, albo tak 6-7 rano, ale nie 10. Bardzo dziwne to jest dla mnie. No i mamy prawdziwka, tylko jest tak strasznie nisko, takie krzaki. Muszę się praktycznie tu wczołgać. O, tutaj go mamy. Jest zdrowiutki. Trzeba go zabrać. A co my tu mamy? Jeden prawdziweczek.
oczywiście zdrowy. I tutaj drugi. Też zdrowy. No i mamy kozaczka. Zobaczcie. I cyk do koszyka. No i mamy rodzinkę takich oto grzybków. Ja na to mówię kozaki. Wiem, że to są koźlarze. Ja od zawsze mówię kozaki i to będą kozaki do końca. Zobaczcie, tutaj wam coś pokażę. Patrzcie, jaka duża tama bobrów. Zobaczcie, jaki teren tu zalały. O, a ile tu kozaczków. Zobaczcie. Tutaj sobie bobry mieszkają. A tutaj rosną kozaczki. Mamy następnego. I co? I co? Jest zdrowy. Zdrowiutki. Do koszyczka. Trafił się taki malutki. Ale fajny, idealny do słoiczka. Zabieram go. A tutaj mamy ogromnego prawdziwka. Ale dziwny, zobaczcie jak rośnie. Tak sobie rósł. Ale już cały jest zjedzony. No, niestety. Rośnie sobie tutaj półprawdziwka. Zobaczcie. Ale już troszkę stary. Ale jest zdrowy. Na suszę nie będzie. Pierwsza kurka dzisiaj. Zobaczcie. Taka piękna kureczka. Zobaczcie, jaki piękny. Ale dziwny, zobaczcie. Taki podwójny. Podwójny prawdziweczek. Tam widzę następnego. Tutaj jest następny. Tutaj co jest? Tutaj nic nie ma. Tutaj jest następny. No i są kolejne. Tutaj jeden, tutaj drugi. Ale piękny kadr. Piesek i borowik. O, ale piękny. Gruby. Zdrowy. Oczywiście, że tak. Ten też.
No i znalazłem kolejne kureczki. O, te są ładne. Trzeba je zabrać. Patrzcie, to piękne. No i chyba tyle. No i zobaczcie, jest prawdziweczek. Zdrowy, więc trzeba go zabrać. Zmieniłem miejscówkę oczywiście. No i patrzcie, co znalazłem. Koło paczki rosną. I co? No i są zdrowe. Patrzcie, tutaj i tam jeszcze są. Oj, ten już jedzony. Ten też. Oj, tak się ucieszyłem. Oj, zjedzone są niestety. A tutaj takie malutkie kuleczki. Oj, tylko jedna była zdrowa, pierwsza. A reszta wszystko zjedzone. Ta jest zdrowa. O. Ta też jest zdrowa. Tu ktoś był widać, zobaczcie. No niestety, o, ta zdrowa. Ta też. Ta też. No i ta. I tutaj mamy jeszcze. No i chyba tyle. No i są następne, zobaczcie. Oj. Same robaczyny. Ten jest w miarę dobry. Gdzie to jeszcze widziałem? Tutaj. To już nie jest. Ten. Robaczyny. Zobaczcie, ile tutaj jest. Patrzcie, ile tu jest kołpaków. Tam ile jest, ale takich starych. W miarę zdrowe. Zabieram. Oj, będzie pyszny sosik. Będzie. Może troszkę zamarynuję. Nie no, zdrowe są. Są zdrowe. Myślałem, że będzie gorzej. Oj, ten nie. Ktoś tu poobcina i pozostawiał. Tu jeszcze jeden rośnie. No i robaczywa. Tak. Ta robaczywa. No i zobaczcie, ile już nazbierałem tych kupaków. No i tutaj wszędzie rosną. Tylko 80% jest robaczywych. O. Ktoś tu widać był, zbierał. Ale urosły nowe. Czyli musiał być pewnie z tydzień temu. Przyjedzie jutro na kupaki. A tu nie ma. Wszystko wyzbierałem. To nie piesek. No i trafił się pierwszy dzisiaj kozak czerwony, ale ogromny. Po prostu gigant. Na pewno będzie zdrowy. O, zobaczcie, ile kupaków mam. Oczywiście, że zdrowiutki. Zabieram. Trafił się pod grzybek. Ale cały taki w tej trawie. Ciężko go wyciągnąć. Jest zdrowy, zabieram go. Tylko trzeba go oczyścić lekko.
No i zobaczcie, tyle udało się zbierać. Są prawdziweczki, są kołpaki, są kurki, kozak się trafił i tam jeszcze pod spodem chyba podgrzybki. Całkiem sporo. Grzybobranie udane. No i tak, z mojej strony to by było wszystko. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.